9 kwietnia Kościół czci świętą Marię, żonę Kleofasową. Maria należała do rodziny Maryi, matki Jezusa. Być może była rodzoną siostrą świętego Józefa. Święty Hegezyb, który żył w początkach chrześcijaństwa i któremu była dobrze znana tradycja apostolska, nazywa Kleofasa bratem świętego Józefa, oblubieńca Maryi. Synami Marii Kleofasowej byli święty Jakub Młodszy, Józef i Juda Tadeusz, których Ewangelie nazywają braćmi, czyli krewnymi Jezusa. Maria należała do najbliższego grona Pana Jezusa. Towarzyszyła mu podczas wędrówek apostolskich i razem z innymi pobożnymi niewiastami troszczyła się o doczesne potrzeby Jezusa i jego towarzyszy. Troszczyła się o pożywienie, pranie, a nawet o dach nad głową. Trwała przy nim aż do śmierci. Obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa, potwierdza w swojej Ewangelii bezpośredni świadek, święty Jan Apostoł. Kiedy udała się razem z Marią Magdaleną i Joanną w poranek wielkanocny do grobu Jezusa, aby namaścić Jego ciało olejkami, pierwsza ujrzała anioła, świadka zmartwychwstania, i rozmawiała z nim. Jej też ukazał się w powrotnej drodze Jezus zmartwychwstały. O dalszych losach świętej Marii Kleofasowej nic nie wiemy. Módlmy się. Ześlij nam, Boże, ducha mądrości i miłości, którym napełniłeś swoją służebnicę, świętą Marię Kleofasową, abyśmy wiernie Ci służąc za jej wzorem, podobali się Tobie przez wiarę i uczynki. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.